naprawdę, jak zachęcić dzieci do prowadzenia sportu? No w dzisiejszych czasach jest to mega trudne, żeby dzieciaki biegały, zwłaszcza, że no, bieganie kojarzy się z ciężką pracą i nie każdy ma do tego po prostu smykałkę i predyspozycję do tego, żeby biegać. Ale niemniej jednak widać, że ciężka praca przynosi rezultaty, więc jeżeli ktoś chciałby poczuć się w takiej sytuacji, jak dzisiaj uczniowie SP Jerzmanowa, stanąć na podium i cieszyć się z tego, że drużyna zwyciężyła, no to warto biegać, bo jest to najprostsza forma sportu, a przynosi wiele radości. Tomek, u was w szkole się pływa, gra się w piłkę ręczną, ale też świetnie biega. No staramy się, żeby ta aktywność ruchowa naszych uczniów, tak, i my jako nauczyciele staramy się zachęcić do różnych aktywności ruchowych. Jeżeli jakieś pojawiają się w mieście, chętnie startujemy, bierzemy udział i jak dzisiaj zajmujemy wysokie miejsce. Mamy to trzy kategorie, trzy wygrane SP Jerzmanowa bezkonkurencyjna w finale jesiennych biegów przełajowych. Z nami jest Franek Głębioski, lider tej ekipy, ale tutaj każdy dołoży swoją cegiełkę w tych biegach. Tak, oczywiście. Nikt nie mówi, że będzie łatwo, bo bardzo ciężko od pierwszej do ostatniej kategorii. Na szczęście udało się zdobyć trzy złote puchary. Ten finisz był wspaniały. Tutaj do ostatnich metrów toczyła się walka o wygraną. Tak, na szczęście nasz kolega dobrze utrzymał pierwsze miejsce, które my zdobyliśmy wszyscy i udało się zdobyć to, co mamy. Dziewczyny, a wam co sprawiło największą trudność na trasie? Chyba to, że trzeba było cały czas tym samym tempem biegać, a oddechu już brakowało i to było w tym najtrudniejsze. Pewnie dzisiaj trenerzy z was dumni, rodzice również. Oni wiedzą pewnie, że jesteście na tych biegach. Co macie do przekazania swoim kibicom, pozostałym uczniom waszej szkoły? Że nie wolno się poddawać i że każdy ma szansę na wygraną. Pierwsza konkurencja za nami to kategoria klas 1-3. Tutaj mocnych nie było na SP Jerzmanowa. Z nami jest lider tej ekipy, Aleksander Gorzelańczyk. Jak był na trasie? Fajnie. Było ciężko, no ale daliśmy radę. Ekipa liczyła 6 osób, 3 dziewczynki, 3 chłopców. Byliście bardzo mocną ekipą. Jakieś przygotowania przed tym biegiem? No, biegliśmy wokół naszego wielkiego boiska. Jedno kółko. Jesteśmy z kolejną grupą, która wygrała, tym razem w kategorii 4-6 i nie inaczej, SP Jerzmanowa. Witamy Cię, Rysiu, i witamy Twoją ekipę. Jak było na trasie? Bardzo fajnie, był bardzo wielki stres, ponieważ było dużo ludzi, którzy mnie gonili, ale na szczęście wyprzedziłem zwycięzcę, zostawiłem go w tyle i właśnie tak wygraliśmy. Bardzo też dobrze zrobił nasz kolega Adam, wyprzedził praktycznie wszystkich, był na końcu, więc on tak jakby doprowadził do tego, że zwyciężyliśmy, ale nasza drużyna jest bardzo zgrana, więc tak jakby no nie mogliśmy przegrać. A dziewczyny, wam jak się podobało? Było dobrze, ale wielki stres. No właśnie. Trudno było. Co było najtrudniejsze? Końcówka. No końcówka była najtrudniejsza. Można powiedzieć, że dwie kategorie dla wami wygrane, więc jakiś okrzyk radości? SP Jerzmanowa!